zwiększa wrogość niestety. Nadzwyczajny rubin to prezent dla Shale, o dużo olśniewający kryształ duchowy. Całkiem. Bomby dymnej nie bierzemy, nie potrzebujemy. Kwarc. Oczywiście mamy kryształy. Jak chcesz. Mało olśniewający kryształ. Robi się. Tutaj też. Tu mamy zniszczoną skrzynię. I jest martwy mieszkaniec Taigu. Przerywa rzucanie zaklęć. Całkiem fajne. Jeszcze jeden olśniewający kryształ jest. No i oprócz tego musimy sprawdzić, kim była Shale. Co to takiego? Ja to pamiętam. Są tutaj daty oraz imiona. Ku czci tych, którzy zgłosili się na ochotnika, by zostać golemami. A tutaj jest moje imię. Shale z rodu Kadash. Poznaję je. Nie zostałam stworzona taką, jaką jestem teraz. Kiedyś byłam istotą z krwi i kości. Krasnoludką. Kobietą. To zaskakujące odkrycie. Kowadło rzeczywiście tworzyło golemy z żywych istot. Być może. Ale wierzyć to jedno, a wiedzieć drugie. Będę musiała zastanowić się nad tym, czego się dowiedziałam. Być może wkrótce z nim o tym porozmawiam. Tymczasem ruszajmy w dalszą drogę. Shale nie zgadza się. Prawdopodobnie to przez to, że powiedzieliśmy o tym kowadle, coś tam wspomnieliśmy. Na szczęście mamy nadzwyczajny kryształ. Bardzo, bardzo ładnie. I już odzyskała. Leliana dostała level. Zręczność 51 i chyba potem będziemy już dodawali w coś innego, a nie w zręczność. Dobra, co tutaj jest? Instynkt zabójcy. Tak, instynkt zabójcy zdecydowanie, że mam premię do trafienia, premię do szansy na trafienie krytyczne. O. No i modyfikator sobie sprytu będzie określał obrażenia, a nie siła. Więc przydatne. Jeszcze trzeba ubrać Shale, bo trochę zdobyliśmy kryształów. Odporność psychicznej. Olśniewający kryształ błyskawic zdecydowanie. Prawdopodobnie wezmę. O. Na duchowy na razie może zamienię. Dobra, świeci się. Całkiem. I na tym udało nam się zakończyć quest poboczny dla Shale. Jedyne co nam zostaje to... opuścić... głębokie ścieżki i wyruszyć... Może zrobimy zadanie poboczne dla Ogrena. Ponieważ on ma dość krótkie, nie jest długie właśnie. I potem zajmiemy się sprawą młyn.
A, właśnie. Shale już można wymienić. Zadanie z Ogrenem jest chyba najkrótszym zadaniem drużynowym dla drużyny, dla członka drużyny. I przy okazji chyba moim ulubionym. Zobaczymy, czy mamy coś w kolektywie magów. Robi się. Jakieś zadania? Nie. A jakieś do oddania? Dobrze znów cię widzieć. Też nie. Dobra, wejdźmy. Będziemy podpowiadali Ogrenowi, co ma gadać. Swojej przyszłej ukochanej, chyba tak można to nazwać. Tam jest. Pójdę z nią porozmawiać. Słuchaj, musisz mnie wspierać, zrozumiano? Mhm. Wspierać? Co masz na myśli? Po prostu idź za mną, jasne? Idź do niej. Tylko przygotuj się, żeby ją ode mnie oderwać, kiedy się na mnie rzuci. Nie chcemy przecież robić scen. No, może nie odrywaj jej ode mnie za szybko. To znaczy, mała scena nie zaszkodzi. Na pewno nie zajmujesz się ogrodnictwem? Bo masz cyce jak donice. Ogren, to ty? We własnej osobie, dziecinko. Tak. Co tu robisz? Próbuję trochę odsapnąć przy kufelku. Walka z mrocznymi pomiotami to cholernie ciężka robota, wiesz? Ty walczysz z mrocznymi pomiotami? Będę obserwował. Cóż, ktoś musi się tym zająć. Nie można zostawić plagi ludziom, bo wszystko spieprzą. Cała powierzchnia stoi przed tobą otworem i przypadkiem trafiłeś akurat do mojej karczmy? Cóż... Pomóżmy mu, szepnijmy do niego. Powiedz jej, że to twoje, że to przeznaczenie. Co? O, jasne. To przeznaczenie, Felsi. Co mogę powiedzieć? Przeznaczenie. W takim razie przodkowie muszą mieć okrutne poczucie humoru. Jasne, że tak. Dobrze przyjrzałaś się pani Helmi, prawda? Jeśli jej twarz nie jest ponurym żartem przodków, to ja jestem zatkiem Bronto. W takim razie pani Helmi musi być patronką piękna. Szepnij do Ogrena, powiedz, że o niej myślałeś. Myślałem o tobie, Felsi. Czego chcesz, Ogrenie? Niczego. Pomyślałem tylko, że sprawdzę, co u ciebie. To wszystko. No i może jeszcze o tym, żeby posuwać Bronto, jeśli wiesz, co mam na myśli. Cóż, sprawdziłeś. Jeśli zaś chodzi o Bronto, to będziesz musiał wrócić do Orzammaru. Możemy skłamać. Sam nie wiem. A, skłamiemy. Nie możemy tracić tu czasu. Królowa na nas czeka. O, królowa potrzebowała nowego błazna, tak? No cóż, miło było, Felsi, ale lepiej już pójdę. Czekaj, już idziesz? Przecież dopiero przyszedłeś. Nie zdążyłam jeszcze nazwać cię szczurem tunelowym. Nie możemy pozwolić, żeby arcydemon na nas czekał. Wystarczy go obrazić, a zabierze tę całą plagę i pójdzie do domu. A tego nie chcemy. Tak. Nie musicie walczyć z nim właśnie teraz, prawda? To znaczy, może wychylić się najpierw po kufelku. Mógłbyś mnie nazwać opryskliwą Bronto, ja bym ci powiedziała, że cuchniesz jak łajnobrukowca. Słuchaj, mam pewne rzeczy do zrobienia. Ale kiedy będzie już po wszystkim, wrócę na kufelek czegoś mocniejszego. Ty osiębła, suko głębinowca. W porządku. Tylko żebym nie musiała czekać zbyt długo, ty nędzny miedziowcu z kasty mieczy. Ani mi to w głowie. Tak, widać, że siebie kochają nawzajem. Się kochają nawzajem.
Dobra, dowiedziawszy się, co się stało z Brandą, Worzamarze, Felsi jest chyba gotowa wybaczyć Ogrynowi. Może znów zaczną ze sobą rozmawiać. No i koniec mamy. Na tym właśnie skończymy zadanie poboczne Ogryna. Więc została nam już tylko Łyn, no i Zevran, ale tak jak mówiłem, Zevran, no to będzie po drodze. Znaczy, z fabułą ogólnie rzecz biorąc. Zebrać drużynę i do obozu najpierw. Musimy się dowiedzieć, dlaczego Łyn zasłabła, gdy zmierzaliśmy do Taigu Kadash. Powinna nas sama zaczepić o to. Wydaje mi się, że jestem ci winna wyjaśnić. No właśnie. Tak dość mocno mnie zmartwiłaś. Powinieneś wiedzieć, że w wieży, jeszcze przed twoim przybyciem, coś się ze mną stało. Pamiętasz moją uczennicę, Petrę? W wieży natknęła się na demona. Zabiłby ją, gdyby nie moja interwencja. Ocaliłam jej życie, ale starcia z demonem nie przeżyłam. Jesteś nieumarłą? Nie, nie jestem nieumarłą. Gdybym była opętanym żywym trupem i wciąż jeszcze mogła myśleć, sama bym się zabiła. Ratując Petrę, starłam się z potężnym demonem. Wyssał ze mnie całą energię. Aby go pokonać, musiałam użyć całej swej mocy. A gdy było już po wszystkim, okazało się, że memu sercu zabrakło sił do bicia. Pamiętam, jak moje życie odpływało, jak wszystko się ode mnie oddalało. Dźwięki, światło otoczyły mnie całkowite, nieprzeniknione ciemności. I wtedy wyczułam czyjąś obecność. Ktoś mnie otulał i kołysał, szepcąc do mnie cicho. Tego uczucia nie sposób opisać. Znalazłam się w uścisku, pewnym, ale delikatnym, jak dziecko pragnące wyrwać się z objęć matki, która mu na to nie pozwala. Poczułam, jak w moich żyłach znów zaczyna krążyć życie. Dotarła do mnie świadomość otaczających mnie dźwięków i poczułam niemiły dotyk zimnej, kamiennej podłogi. A więc żyjesz, w czym problem? W pustce znaleźć można zarówno dobrotliwe, jak i złośliwe duchy. Duchy dobrotliwe rzadko się ujawniają, bo w przeciwieństwie do demonów, niczego nie chcą od śmiertelników. To właśnie jeden z takich duchów uratował mi życie. Gdyby nie on, byłabym martwa. Nie opuścił mnie. Jest tutaj, nawet teraz. Łączy nas swego rodzaju więź. Widzisz, ja powinnam być martwa. To ten duch utrzymuje mnie na tym świecie, a to nie jest normalne. Możliwe, że duch się tego nie spodziewał, ale powoli traci siły. Moje dni są policzone. Wybaczcie, telefon. Dobra, wybaczcie. Ile czasu minie, nim duch całkiem opadnie z sił? Nie jestem pewna. Czuję, jak słabnie, więc powinnam wiedzieć wcześniej. Ale nie rozmawiajmy o tym teraz. Jest jeszcze czas. No dobra. Wiemy już co nieco. Co cię trapi? Czy zmieniłaś zdanie co do mnie i Morrigan? Obserwowałam was przez jakiś czas i możliwe, że wcześniej się myliłam. Wydaje mi się, że jest między wami coś szczególnego. Nie zdarza się to często, ale czasami widuję, jak uśmiecha się do siebie, kiedy na ciebie patrzy. Próbujesz przeprosić mnie za to, co powiedziałaś? Sądzę, że moja wcześniejsza ocena była zbyt ostra. I przepraszam za to. Przeprosiny przyjęte. To, co jest między wami, nie będzie trwać wiecznie.
Rozdzielić was mogą śmierć i obowiązek, ale mimo to warto kochać. Powinnam była dostrzec to wcześniej. Zamiast tego uczysz się cieszyć każdą spędzoną razem chwilą, wiedząc, że może być tą ostatnią. A co do nas? Cóż, nasze stare kości ogrzewa świadomość, że pośród chaosu i wojny może istnieć coś tak pięknego. Dobra, Win się zgadza. Co cię trapi? Chciałbym zapytać cię o coś w związku z kręgiem. Powiem najlepiej, jak będę umiała. Jak wyglądało życie w wieży? Skłamałabym, mówiąc, że było łatwe. Po pierwsze, obowiązywały nas pewne zasady i nieustannie obserwowano, czy odpowiednio się zachowujemy. Dalej była nauka magii. Musieliśmy rzucać zaklęcia w taki sposób, by całkowicie kontrolować ich efekty. Jedno niewłaściwie wymówione słowo, jeden źle zsynchronizowany gest oznaczały brak skupienia, a skupieni musieliśmy być doskonale. W przeciwnym razie moglibyśmy znaleźć się w niebezpieczeństwie. Ty w swoim kręgu nauczyłaś się przynajmniej czegoś o związkach z magią niebezpieczeństwa? Z magią niebezpieczeństwach? Nie wiem. Dziwnie to wygląda jak dla mnie. Bez kręgu i moich mentorów nie byłoby mnie tutaj. Życie w kręgu pełne było radości. Radości płynącej z koleżeństwa. Ze świadomości, że nie jesteś w swym trudzie osamotniony. Wbrew wszystkiemu byłam w wieży szczęśliwa. I kochałam ją. Jak zostałaś czarodziejką? Ludzie nie zostają magami, ale się nimi rodzą. Tyle tylko, że ten talent ujawnia się trochę później. Ale tobie chodzi tak naprawdę o to, jak trafiłam do kręgu, prawda? Przywieźli mnie tam templariusze, podobnie jak wielu innych uczniów. Niewiele pamiętam. Byłam wtedy bardzo mała. A co z twoją rodziną? Nie miałam rodziny. Swoich prawdziwych rodziców nie znałam. Moje najwcześniejsze wspomnienia dotyczyły tego, jak chowałam się na farmie, na strychu z sianem, próbując uchronić się przed zimnem. Znaleźli mnie, a żona farmera była na tyle dobra, że zgodziła się, bym u nich została. Ale mieli własne dzieci i nigdy nie czułam się tam mile widzianym gościem. Najgorszy był ich najstarszy syn. Zawsze nazywał mnie przybłędą. Rzucał we mnie tym, co akurat miał pod ręką. Nie wiem, jak to się stało, ale pewnego dnia chłopiec zauważył, że włosy mu płoną. Na szczęście w pobliżu stało duże koryto. Należało mu się. Pobiegł z krzykiem i mokrą głową do matki. Zamknięto mnie w stodole z miską wody i skórką twardego chleba. Kilka dni później zjawili się templariusze. Co się stało, kiedy dotarliście do wieży? Nigdy nie zapomnę chwili, gdy templariusze wprowadzili mnie do wieży. W życiu nie widziałam czegoś tak wspaniałego. Wtedy przestałam się bać. Wiedziałam, że jestem w domu. To wspaniała opowieść. Cóż, to w zasadzie koniec mojej opowieści. Tak właśnie trafiłam do kręgu. W tej chwili nie chcę już o niczym więcej rozmawiać. Co cię trapi? Ale musimy porozmawiać z nią tak, żeby o jej uczniu, żeby temat zszedł na jej ucznia. Dlaczego duch zdecydował się udzielić pomocy? Zawsze pociągały mnie duchy pustki. Jako dziecko nie obawiałam się snów, bo wiedziałam, że one tam będą. Musiałaś być dziwnym dzieckiem. Zawsze potrafiłam wyczuwać obecność duchów, nawet jeśli ich nie widziałam. Mój talent rozwijałam w kręgu, stając się jeszcze bardziej wrażliwa na ich obecność. Zaczęłam zauważać, że za każdym razem